Każdy raz, jak tutaj chodzę i myślę o tym dniu 8 sierpnia i o tym paskudnym pocisku, który mnie prawie wykończył, który mam na sobie 59 lat, te ślady, i to nigdy się nie poprawia i nigdy się nie poprawi. Cud jest, że żyje, to jest jedyna rzecz. Na liście zabitych bardzo dużo jest na cmentarzach. Może następnego dnia jeszcze trochę, bo były walki dalej po moim zranieniu, ale największa ilość była 8 zabita. I co jeszcze oni robili? Strzelali do pomników i te odłamki, które były z marmuru czy z kamienia, one były tak samo. Bardzo ciężko raniły ludzi. Także to była też metoda używana. Odłamkami z grobów. Strzelił w jedno miejsce, taka płyta się rozrywała, a szczególnie jak granat uderzył albo coś większego, pocisk artyleryjski, i ona w formie odłamków fruwała i raniła ludzi. Byli zabici od tego też, nie tylko ranni. Bo walka na cmentarzu między trumami i nieboszczykami i oprócz tego dużo zielenizny, bardzo dużo możliwości nieprzyjaciela, który się chowa i którego nie widzi się, jest bardzo trudna. Znajdujemy się niedaleko miejsca, gdzie byłem ranny. Jak zacząłem walczyć tutaj na tym cmentarzu i przekroczyłem bramę, miałem dziwne uczucie, które mnie nie opuszczało cały czas. Uczucie takie dziwne, nie lęku może, ale jakieś psychiczne, że ja żywy stąd nie wyjdę, i to się sprawdziło. I w tym momencie, jak zostałem ranny, jakaś siła, wielka siła mnie poderwała do góry i miałem takie uczucie, jakby mnie kto batem uderzył w twarz. Byłem poderwany do góry, zemdlałem, no i obudziłem się dopiero w szpitalu, także byłem nieprzytomny parę godzin. Więc to było bardzo ciężka rana i bardzo skomplikowana, bo twarz była rozerwana. Jak później zostało stwierdzone, kula przeszła pod językiem, spaliła mi skórę w środku, nie mogłem mówić przez 3 tygodnie w ogóle, ani brać pokarmu oczywiście. Każdy raz...